Cześć, z tej strony Domanu, a to jest drugi na moim kanale odcinek Tour de FIFA. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią zajrzymy do UEFA Champions League 2006-2007, jedynej gry na konsolach poprzedniej generacji, dedykowanej wyłącznie Lidze Mistrzów, bo jak wiadomo w 2009 roku Konami wykupiło na wyłączność prawa do umieszczania tych rozgrywek w PES-ie i od tamtej pory Ligi Mistrzów nie mieliśmy okazji ujrzeć w żadnej produkcji od EA. Champions League 06-07 to ostatnia gra piłkarska od EA wydana wyłącznie na Xboxa 360 wśród siódmej generacji konsol, bo następna FIFA 08 dostępna była również na PlayStation 3 i w zasadzie na pierwszy rzut oka Liga Mistrzów nie różniła się w niczym od FIFA 07. Zmienione zostało oczywiście menu gry, dodano elementy charakterystyczne dla klimatu Champions League, usunięto reprezentację oraz Ligę Meksykańską, podkręcono nieco kontrast, ale zmian w gameplayu praktycznie nie było. Wciąż w tej grze nie dało się wykonać nawet ani jednej sztuczki technicznej, tak jak miało to miejsce w FIFA 07, a główną innowacją w całej produkcji był oczywiście Ultimate Team, który zadebiutował w 2007 roku. Jednakże wtedy nikomu nie przyszłoby jeszcze do głowy, że Ultimate Team zrewolucjonizuje całą FIFA, bo w tamtych czasach Champions League 06-07 to nie była zbyt popularna gra, tak samo jak popularną konsolą nie był Xbox 360. Ten pierwszy Ultimate Team w porównaniu do tego, co możemy ujrzeć w obecnej FIFA, wyglądał trochę jak zupełnie inny tryb gry, bo na przestrzeni lat pojawiło się w nim od groma zmian. Przede wszystkim, jak widzicie, w 2007 roku do grania kartami i otwierania paczek niepotrzebne było wcale połączenie sieciowe. Cały klub zapisywany był na dysku twardym konsoli i w każdej chwili te dane można było zrzucić na przykład na pendrive'a. Jak widzicie, ja tutaj musiałem założyć nową drużynę, ale na pewno mam gdzieś właśnie takiego pendrive'a z potężnym klubem i kartami piłkarzy, którzy obecnie są dostępni w FIFA 16 jako legendy. Na stówę go znajdę i w dalszej przyszłości nagram dla was jeszcze coś wyłącznie z tego trybu gry. Natomiast obecnie mógłbym zrobić godzinny wykład o pierwszym Ultimate Team, ale to nie ma sensu, ponieważ najważniejsze i najciekawsze kwestie przedstawiłem wam już dawno temu w serii Historia Ultimate Team, którą chciałbym też dokończyć, ale to nie jest takie proste. Więc jeśli interesuje was ten pierwszy Ultimate Team, to linki do materiałów z nim związanych znajdziecie w opisie. Natomiast z racji, że tak jak mówiłem wcześniej, Champions League 06-07 poza obecnością Ultimate Team nie różni się praktycznie od FIFA 07, to przejdziemy już teraz do meczu, który rozegrałem z Venim i zaznaczam od razu, że jest to ostatni odcinek tej serii, w której dźwięk nagrywany był klapkiem Kubota, bo po tym meczu udało nam się rozwiązać wszystkie problemy i będzie cacy. Także startujemy z dzisiejszym meczem. Postanowiliśmy zagrać Manchester United i FC Barceloną, bo te drużyny miały bardzo mocne składy w sezonie 06-07 i zaraz przypomnimy sobie, jakie legendy grały w tych drużynach. Na pewno będzie Rooney, na pewno będzie Sa. Nie ma jeszcze Teveza, ale mamy oczywiście Cristiano Ronaldo, Paula Scholesa, Giggsa. A u mnie legendarny Eto z Barcelony, który był taki dosyć specyficzny sposób ubioru w tych latach, z tego co pamiętam. Chodził z taką laseczką. Mam nadzieję, że będzie w normalnym stroju Barcelony grał w mojej drużynie. Ja nie robię żadnych zmian, ten skład mi odpowiada absolutnie. Ja też. I rozpoczynamy Rooney do Vidicia. Zaraz próbujemy zaatakować bramkę Valdesa. Zbyt mocne podanie do Scholesa. Człowiek legenda, piłkarz legenda. O, tutaj Xavi. Co to było? Xavi. Ronaldinho potrafi strzelać, jest bardzo tego. Spróbuj tak jak w FIFA 16, bo to bardzo podobne były animacje. Spróbuję. Ale czy mi wyjdzie? Oj. Nie mamy za mocno. Rooney! Ten strzał był przez przypadek, ale bardzo z nią podobny. Niesygnalizowany był całkowicie. I podanie do wypożyczonego Larsona, Henrik Larsson! Rooney! 1-0, Manchester United wychodzi na prowadzenie, cieszy się Wayne Rooney. Rooney był pogromcą w poprzednim meczu i teraz też się wydaje, że może być z nim problem. W poprzednim meczu znaczy kilka odcinków temu. Dokładnie. Bardzo groźna sytuacja, Samuel Eto! Mamy 1-1. Dlaczego ty się nie cieszysz? I bramka, co to ma znaczyć? No dopiero zremisowałem, jak będę wygrywał, to będę się dobrze, cieszył. Dobrze. Prawa gałka analoga jest kompletnie bezużyteczna. Nic nie można nią zrobić. Ja tu gadu, a tutaj Rooney znowu chce być moim ciemiężycielem. Paul Scholes trzykrotnie z dystansu! Ale tym razem Valdes bez problemu.
Tak. Ach! Odważnie. Mogłeś podbiec jeszcze. Mogłem, ale chciałem longshota zrobić. Chciałeś mnie upokorzyć. Nie, nie, to gramy przecież. Tour de FIFA to nie jest, no wiecie, my nie graliśmy w te gry, żeby się przygotowywać jakoś specjalnie. To jest taka seria, żebyście mieli okazję przypomnieć sobie, jak to wygląda, czy przypomnieć. Albo poznać bardziej tak naprawdę, szczególnie ci młodsi gracze, jak to wyglądało kilka lat temu tak naprawdę. Młodsi mamy na myśli takich w przedziale wiekowym 20-25. Dokładnie. Właśnie tak to się kończy. Runej! Runej! Wiedziałem, za słabo. Podałem, no i szybka kontra, bramka. Ale jak specyficzny strzał, no coś takiego w obecnej chwili, to by nie wpadło. Nie ma szans. A też fajne takie ujęcia z murawy. Tylko, że za wolno to trochę. Czekam. No lepiej bezpiecznie do bramkarza. Och, co to było? Ronaldo przewrotką na 30 metrów. Ekwilibrystycznie, jakby to powiedział nasz ulubiony komentator. A tymczasem Larsson. Dorunega miało być, ale nie wyszło. Larsson, ależ to zrobił! 3-1! Prosty zwód! I siedzi Ronaldo. Troszeczkę nie pogorszył. Ronaldinho. Ale nie mogę się cieszyć, bo nadal przegrywam. Ja też nie mogę się cieszyć, bo nadal tracę bramki. I to w jakim stylu? Bardzo ładne powtórki, prawda? Tak, tylko że nadal są za wolne po prostu. Ja rozumiem, że muszą być w zwolnionym tempie, ale to trwa i trwa. No i tu... Ach! Już myślałem, że wejdzie. Ach! A już interwencja. Teraz Wanderserom nie uratował. Tubówki. Do tego się nie spodziewałem! Messi! To jednak była słaba gra. Nie jest. A jeszcze żeby to była jakaś do... Kto go krył? Widzić, który wkładał nogę, głowę tam, gdzie ludzie się bali włożyć głowę, z tego co pamiętam. Ale w sobie był taki finał Ligi Mistrzów, gdzie Messi też strzelił bramkę głową, tak mi się wydaje, przeciwko Manchesterowi. Może pan mnie zawodzi, bo nie chcę tego pamiętać osobiście, ale chyba coś takiego miało miejsce. Ronaldinho. Uuu! Cristiano Ronaldo! Ja! Runej! No nie! Co za zimniok! Runej się spisuje. Bardzo ładna bramka, bardzo ładna. I teraz! Ronaldo! No, jak wypadło, to było bardzo ładne. Jak wypadło. Właśnie taki mały problem techniczny. Ronaldo! Było bardzo. Przestawiłem go na atak właśnie, żeby wychodził tak do podań prostopadłych, ale może jeszcze coś wyjdzie. Jest! Spalony! Nie wierzę. Piękny szczupak. Szkoda. Ronaldo! Ależ wylew. Nie! Andersson. Warto było spróbować. Tam to powinno być wyrównanie. Nie jest dobrze. Och! Przewrotku. Pięknie to zakończył, ale... Mecz się kończy, 4-3 wygrywa Manchester United prowadzony przeze mnie. Cieszę się niezmiernie z tego wyniku, ale mecz był bardzo wyrównany. 7 bramek padło. Wygrywa 7 bramek, 4-3. Cały czas tutaj wisiało widmo dogrywki w powietrzu do samego końca. Bo mamy podsumowanie? To chyba myślę, że ta powtórka jest dostatecznym komentarzem. Zbyt dużo wylewów, no po prostu ten silnik jest dla nas, jak we wszystkich innych filmach tej serii, zbyt oddalony. I tak rozmawialiśmy troszkę przed grą, że... Problem polega na tym, że ta gra jest połowicznie zrobiona tak naprawdę, no bo dobrze, nowy silnik, jasne, wynagradzał
estetyczne po prostu przyjemności tak naprawdę, ale brak możliwości robienia jakichkolwiek sztuczek. No ale wiadomo, no czegoś trzeba było zacząć. No tak. Wydaje się, że za szybko? Można było poczekać jeszcze jeden rok i wtedy wydać lepszą piwę? Ty już kiedyś chyba w jakimś odcinku sugerowałeś, że wolałbyś rok przerwy nawet, ale żeby to było dopracowane. I ja też z takiego założenia wychodzę. Ja mogę pozostać, jeżeli wiem, że coś będzie dobre. A to ta gra, która została zaprezentowana według mnie, to był produkt po prostu wersji beta i to dosyć mocnej tak naprawdę. Albo okrojonej, jak zwał, wychodzi na to samo. No była wersja beta, no to jest wersja beta, ale przypomnijmy sobie też, że to jeszcze był rok 2006, nie, 2007, kiedy wyszła ta gra, a FIFA na PC wtedy wyglądała tak. O, no to też czyli tak. Jednak było się czym cieszyć, mimo wszystko, mimo że nie było klików. No, prawda? Tak. No jeszcze był PES tak naprawdę. PES6, no. Więc była alternatywa wtedy, która faktycznie mogła zaburzyć rytm, ale PES tego nie wykorzystał. No ale nic, w swoim czasie było ciekawie, było. Tak, fajnie wrócić do tego. Na pewno ci, którzy grali wtedy, mieli na pewno dużo przyjemności i od tego to jest najważniejsze w tym wszystkim tak naprawdę. Także na dziś to tyle. Linki do kanałów Oskara i Weniego, którzy również kręcą ze mną tę serię grajów historyczne FIFA, znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.